Jak do tego wszystkiego doszło i jak wyglądały prace? Agnieszka Gontarek, dyrektor działu emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry państwu. Rewolucja. Ja powiedziałem, że to słowo zakazane raczej, bo to od razu byłoby coś, co byłoby takim troszeczkę elementem, czynnikiem napawającym obawami. Jak jakaś rewolucja, to jakieś kłopoty, prawda? Myślę, że w pewnych obszarach tak, jednak. Ale jednak ewolucja, ogólnie rzecz biorąc ewolucja. Mam nadzieję, że w niektórych tematach nowatorstwo, a nawet awangarda. Ale generalnie idziemy z duchem czasu, idziemy z duchem trendów. No właśnie, z duchem trendów i ewolucja. Czyli co to znaczy, że idziemy z duchem trendów? Poprzednie zmiany nastąpiły w 2016 roku, a generalnie dobre praktyki istnieją od 2002 roku. Czyli w sumie dość szybko następuje ta kolejna zmiana. Dlaczego? No, dlatego, że jedyne, co jest pewne, to zmiana. Rynek nie znosi stagnacji, zmieniają się uwarunkowania, zdarzają się różnego rodzaju sytuacje, które nakręcają, dynamizują pewne trendy, również z obszaru corporate governance. No i nie można zasypiać gruszek w popiele, trzeba iść za tymi trendami, trzeba asymilować różnego rodzaju rozwiązania. No po to, żeby te dobre praktyki nie były atrapą, ale żeby rzeczywiście służyły ich adresatom. To jakie te nowe prądy albo te prądy, które zaznaczyły się w ostatnich latach na świecie, jeżeli chodzi o corporate governance, państwo widzą, zauważyli i postanowili wprowadzić do DPSN 2021? To jest oczywiście to, co już dzisiaj padło na otwarciu i o czym będziemy dużo mówić. Będzie na ten temat poświęcony odrębny panel. To nurt ESG. Czas najwyższy, żeby w dobrych praktykach zasygnalizować wszystkim spółkom giełdowym, a nie tylko tym, które w tej chwili są zobowiązane do raportowania niefinansowego i do uwzględniania w swoich strategiach korporacyjnych tematyki ESG, że to jest temat na najbliższe lata. To jest temat na ten rok, to jest temat na najbliższe lata i nie można stać z boku, nie można stać z tyłu, tylko trzeba iść do przodu. To jest ten pierwszy temat. Z nim oczywiście się wiążą tematy szczegółowe. To jest kwestia kompozycji organów spółki, a więc zarządu i rad nadzorczych. Kwestia różnorodności składu tych rad, ale także właśnie raportowania na temat tego, co spółka robi w obszarze klimatycznym, w obszarze środowiskowym. To jest ten pierwszy temat. Ale ten temat pojawił się... Ale chyba nie dlatego, że były sygnały z rynku, akurat polskiego rynku, że on się powinien pojawić. Nie, no, bo tutaj nie. Mam wątpliwości, czy akurat my w swojej takiej masowej, rynkowej, ale masowej świadomości naprawdę tak mamy to już, że tak trzeba. Tak? Nie, tu raczej myślę o sygnałach takich globalnych wręcz, tak, trzeba powiedzieć to odważnie, globalnych i utrzymujących się bardzo wysoko, jeśli nie najwyżej w tej chwili. A sygnały z rynku, z rynku, z naszego rynku, bo mówiła pani, że stoją za tymi zmianami sygnały z rynku. To jest ciągle umiejętność godzenia postu z karnawałem, czy ognia z wodą, czy jakby tam ktoś chciał to ująć. Nad dobrymi praktykami pracuje Komitet do Spraw Ładu Korporacyjnego. On opracowuje koncepcję, on zgłasza postulaty. Komitet działa od 2013 roku i skupia ekspertów, wybitnych ekspertów z obszaru corporate governance, z których wielu dzisiaj będą państwo mieli okazję zobaczyć, ale jednocześnie dwa w jednym, ekspertów i przedstawicieli różnych grup środowisk rynku kapitałowego. No i oni przychodzą do komitetu, na spotkania komitetu i mówią tak, słuchajcie, inwestorzy, im się nie podoba na przykład, że spółka z nimi za mało rozmawia, że się nie spotyka, że nie wiedzą, jak zarząd wygląda niekiedy, że nie wiedzą, kto jest w radzie nadzorczej, kto ich reprezentuje, kto dba o ich interesy. Akcjonariusze mówią, chcielibyśmy, żeby bardziej sprawiedliwie były dzielone zyski, żeby emisje były co do zasady z prawem poboru, żeby walne zgromadzenie przebiegało tak, żebyśmy my mogli w świadomy sposób podejmować decyzje inwestycyjne. Z drugiej strony przychodzi przedstawiciel spółek i mówi, nie no słuchajcie, te dobre praktyki są za skomplikowane, za dużo jest tych zasad, w ogóle nie wiadomo jak to stosować, napiszmy to prościej, zasad napiszmy i to rekomendacji krócej. Jeszcze tak? No więc właśnie, mieliśmy rekomendacje i zasady, w tej chwili
jakby odpowiadając na to zapotrzebowanie, mamy tylko zasady zamiast 90 zasad i rekomendacji, mamy 62 zasady. Myślę, że znacznie czyli krócej i zwięźlej napisane. Czyli z jednej strony jednak nowe, no nie obowiązki właśnie, bo nie ma obowiązku stosowania, jest obowiązek tylko deklaracji, tak? Czy stosuje, czy nie i wyjaśnienia dlaczego. Oświadczenia. Trzeba oświadczyć, tak. Czy stosuje, a jak nie stosuje, to trzeba wytłumaczyć dlaczego. Dlatego słowo nowe obowiązki nie jest właściwe. Ale nowe punkty, nowe rekomendacje z jednej strony, a z drugiej strony uproszczenie. Tak? Z drugiej strony system łatwiejszy w obsłudze, także dla spółek, tak? Tak, nowe zasady. Zasady my operujemy po pierwsze określeniem zasady. Zasady się stosuje, zasad się nie przestrzega, a się stosuje właśnie po to, żeby podkreślić, że jest to formuła dobrowolna, oparta na koncepcie comply or explain, który jest podstawowym konceptem dla tak zwanych kodeksów ładu korporacyjnego w Europie i na całym świecie. No, ale spółki, które myślą jednak o tym, żeby w jak najwyższym stopniu stosować te zasady, często zamiennie mówią o ich przestrzeganiu. O ich przestrzeganiu i o dążności do stosowania jak największej liczby zasad. I to jest oczywiście ideał, do którego należy dążyć. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że czasami, chociażby zgodnie z rekomendacją Komisji Europejskiej, która powstała już wiele lat temu, mówi się, że nie zawsze pełne stosowanie zasad ładu korporacyjnego jest najlepsze dla spółki. Czasami lepiej dostosować się do tego głównego, do tej głównej myśli danej zasady, głównego nurtu, które, proszę zobaczyć, mamy w tak zwanych głównych zasadach, które rozpoczynają każdy rozdział dobrych praktyk. Lepiej zastanowić się, jak do tego w organizacji dążymy. Być może któraś zasada z jakichś powodów nie jest przez nas stosowana, ale pokażmy wówczas, jak dążymy do osiągnięcia tego dobrego ładu korporacyjnego w spółce poprzez inne działania. I to jest ta jakość wyjaśnień. Jakość wyjaśnień to jest też ten element nie mniej ważny niż współczynnik comply. I ten, nad którym chcielibyśmy pracować i mamy nadzieję, że nowe rozwiązania nam w tym pomogą. Czyli mówimy o mniejszym katalogu, odchudzonym katalogu, o uproszczeniu, bo są tylko zasady, nie ma rekomendacji, czyli nie ma takiego masła maślanego, tak? Przepraszam autorów poprzednich praktyk, ale będą też wskazówki. To jest, tak? Tak, właśnie. Na czym to będzie polegało? Że będą... Tak, będą wskazówki, trochę na wzór podręcznika, który był opracowany do poprzedniej wersji dobrych praktyk przez pana Andrzeja Nartowskiego, wybitnego eksperta z dziedziny corporate governance. W tej chwili mamy w przygotowaniu, pracujemy nad wskazówkami, które się mają opierać o koncepcję Q&A-ów, czy po prostu pytań i odpowiedzi. Czekamy na te pytania, czekamy na nie również dzisiaj, podczas dzisiejszej konferencji i z nich są budowane wskazówki, gdzie spółka będzie mogła, po pierwsze spółka otworzy wskazówki i zobaczy, aha, żebym mogła zaraportować, że stosuję zasadę, to muszę zrobić to i to, a z drugiej strony inwestor, który zechce do tego zajrzeć, powie, no dobrze spółko, skoro deklarujesz, że stosujesz, to pokaż, wytłumacz, czy rzeczywiście to robisz. Temu mają służyć wskazówki i mam nadzieję, że one będą spełniać swoją rolę. To będzie dokument dynamiczny, on będzie uzupełniany wraz z potrzebami przede wszystkim zgłaszanymi przez uczestników. No właśnie, te potrzeby i te pytania, także pytania w trakcie tej konferencji, proszę Państwa, można zgłaszać także do Pani Dyrektor, jeżeli ktoś jeszcze zdąży i to pytanie zdąży dotrzeć do mnie, to być może, kto wie, dobre praktyki @gpw.pl. Ten adres widzą Państwo na dole tutaj, tak, o właśnie. O, to jest ten adres, tak, udało mi się. Trudna sztuka jest, proszę Państwa. Tak, udało mi się chyba, tak. Dobrze. Idealnie. Idealnie, dobrze. Tak. To Pani Dyrektor, mówiła Pani o uproszczaniu. Pamięta Pani jakieś takie szczególne przypadki, kiedy faktycznie okazało się, że po kilku latach już rzeczywiście trzeba jakąś zasadę radykalnie uprościć? No, przede wszystkim, jak popatrzą Państwo na pierwszy rozdział, czyli polityka informacyjna, to jest bardzo ważne, co jest podkreślane jako stały element również tej literki G w trendzie ESG. To przynajmniej w części
To są kwestie, które już wydaje się, że spółki dość opanowały, przynajmniej te spółki, które rzeczywiście biorą sobie do serca kwestie i stosowania ładu korporacyjnego, dobrego ładu korporacyjnego, ale i dobrych relacji z inwestorami. A więc cały katalog informacji, które powinny znaleźć się na stronie internetowej emitenta, on zniknął. Nie dlatego, że nie wymagamy już od spółki ujawnienia czy pokazywania w szczególny sposób tych informacji, ale dlatego, że uznaliśmy, że właśnie o to zupełnie można odchudzić dobre praktyki. Również uproszczony został opis przebiegu walnego zgromadzenia, czyli kwestie zwoływania, terminów zwoływania, ogłaszania przerw. To wszystko znajdzie się oczywiście we wskazówkach, natomiast w zasadach nie było już takiej silnej potrzeby tego rozbudowywania. Część zasad trochę zmieniła swoją redakcję i delikatnie zmieniła również znaczenie, jak chociażby kwestie informowania o wydatkach na inne cele niż cele statutowe. Wcześniej rekomendacja zresztą mówiła ogólnie o polityce w tym zakresie stosowanej przez spółkę, natomiast w tej chwili chociażby mówi się szczegółowo już o podawaniu przez spółkę wydatków ponoszonych na inne cele niż cele statutowe. Jeżeli chodzi o e-walne, to tam jest taki ukłon w stosunku jednak do spółek, że jeżeli spółka ma możliwości, tak, to ja powiem szczerze, byłem zaskoczony, bo w 2021 roku, po roku pracy zdalnej, to Państwo duży ukłon zrobili dla tych spółek, które ewentualnie z tymi e-walnymi to mają jeszcze jakiś problem, bo trudno sobie wyobrazić, że w tych czasach ktoś może jest na rynku publicznym, a nie ma możliwości. Rozumiem, że tutaj to było to wyważenie, tak, tego postu z karnawałami. Tak, dokładnie. Tu jest bardzo dobry przykład, bardzo dobra ilustracja tych ścierających się interesów, ale też interesów przez pryzmat obaw. Cały czas jednak prawnicy zgłaszają poważne obawy co do istniejących ryzyk prawnych, jeśli mówimy o pełnym elektronicznym walnym, a więc proszę pamiętać o możliwości nie tylko przyglądania się, ale komunikacji obustronnej, czyli pytanie, odpowiedź, no i wreszcie głosowania. Tu cały czas są pewne ryzyka, zwłaszcza w tym trzecim obszarze. To jest troszeczkę bardziej złożone niż korporacyjne spotkanie na Zoomie. Tak, zdecydowanie bardziej skomplikowane. Mogę tylko powiedzieć, że te ryzyka prawne są dostrzegane nie tylko na polskim rynku i nie tylko w polskim systemie prawnym. Natomiast pandemia na pewno nauczyła nas dużo sprawniej posługiwać się elektronicznymi środkami komunikacji. Bardzo dużo zmieniło się również w kwestii elektronicznych walnych zgromadzeń. Te elektroniczne walne zgromadzenia się odbywają i myślę, że już dobre praktyki, które o e-walnych mówią nie po raz pierwszy, nie będą wcale tym elementem, który będzie gdzieś tam przymuszał spółki czy zachęcał jakoś szczególnie do organizacji elektronicznych walnych zgromadzeń, bo te elektroniczne walne zgromadzenia po prostu będą w coraz większej liczbie. To jest zresztą... Ale taki ukłon wobec spółek niektórych, przynajmniej o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia, to się znalazło w tej zasadzie 4.1. Tak, to jest ukłon w stronę spółek i to jest odpowiedź na te obawy, i na te obiekcje i różnego rodzaju uwagi zgłaszane właśnie przez środowisko spółek. Czasami spółki też mówią, tak jeszcze w poprzednim porządku prawnym, przypomnę, w poprzedniej redakcji Kodeksu Spółek Handlowych odpowiednich przepisów, do przeprowadzenia elektronicznego walnego zgromadzenia konieczny był szczególny zapis w statucie spółki. Czasami spółki przychodziły i mówiły, my chcielibyśmy organizować e-walne, chcielibyśmy stosować tę zasadę, ale nasi akcjonariusze nie chcą przegłosować tej zmiany w statucie. Dwa razy stawialiśmy już w porządku obrad zmianę statutu, w porządku obrad walnego zgromadzenia i to się nie stało.
W tej chwili kodeks spółek handlowych inaczej to rozwiązał. Już taki zapis w statucie spółki nie jest konieczny. Natomiast cały czas jednak bierzemy pod uwagę różnego rodzaju problemy poszczególnych spółek. A tutaj dotknęła Pani ciekawego elementu. Warto przypomnieć, że dobre praktyki dotyczą wszystkich organów spółki, tak? Czy to jest zarząd, rada nadzorcza i walne. I teraz tak? Jak to poukładać, to o tym też będziemy mówili, bo tutaj mam wrażenie po rozmowach także z panelistami są różne poglądy na ten temat. Pani dyrektor, prowadzi Pani spotkania zdalne oczywiście, tak? Ale one się odbywają. Już są zaplanowane na lipiec, bo przypomnijmy, ten dokument wchodzi w życie 1 lipca. A na 31 lipca właściwie już powinno, spółki powinny się zadeklarować, tak. Jak tak. Jest stosowanie mało czasu. No właśnie, jakie są wnioski z tych spotkań, z tych szkoleń, które prowadzicie? No, tak myślę, na gorąco, że jednak wiele spółek nie do końca jeszcze ma sprawę przemyślaną. Myślę, że jest dużo mistrzów w ostatniej prostej. Ale ja sama do nich należę i czasami to całkiem dobrze wychodzi, więc jestem spokojna o spółki. Zainteresowanie jest bardzo duże. Odbyliśmy już 4 warsztaty, przed nami 3 kolejne. Na każdym warsztacie mamy frekwencję około 200 osób. To są ludzie bardzo kompetentni i przenikliwi, którzy przenikliwie czytają te dobre praktyki i zadają bardzo praktyczne pytania. No i to jest ten żywy organizm, który tak naprawdę pozwoli nam napisać lepsze wskazówki, no i wejść w lepszą reakcję. Ja jestem pełna dobrych myśli o tym, jak spółki sobie poradzą z zaraportowaniem. Tak? Może nie idźmy na razie dalej z poziomem comply, ale z zaraportowaniem do końca lipca. Wszakże też przygotowujemy dla spółek narzędzia, które to ułatwiają, a więc specjalny formularz dedykowany w systemie EBI, który ma ułatwić sporządzanie tych oświadczeń w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego i przesyłania stosownych informacji. No i wreszcie creme de la creme, czyli zupełnie nowa jakość wchodząca wraz z nowymi dobrymi praktykami, a więc narzędzie pokazujące, jak spółki raportują. Tak, to jest przełom. I to jest przełom i będziemy o tym też dzisiaj mówić. Tak, pokażemy, prezes Piotr Borowski pokażemy, jak to będzie opowie wyglądało. I pokażemy, jak to będzie chodzić. Oczywiście na razie w wersji demo, tak. Bo po to, żeby była wersja prawdziwa, no to potrzebny jest tak zwany content, a więc raporty przesyłane przez spółki. Tak. A potem będzie jedno miejsce, gdzie będzie to wszystko, gdzie inwestor będzie miał na przykład, tak, będzie miał to wszystko w jednym miejscu, jak na talerzu, jak na dłoni podane. Dobrze, czyli podsumowując, uproszczenie, skrócenie katalogu, cały czas respektowanie jednak potrzeb spółek, z drugiej strony nowe elementy, czyli ESG, bardzo mocno postawione, także parytety, bardzo mocno postawione, o tym też będziemy rozmawiać w ostatnim panelu, który jest poświęcony DPSN, a ESG. Co jeszcze należy tak grubą kreską zapisać w podsumowaniu? Dotykamy grupy. Tak, po raz pierwszy pada w dobrych praktykach odniesienie się do grupy, a więc spółko, urządzaj porządki w zakresie porządek w zakresie ładu korporacyjnego nie tylko u siebie, ale popatrz na wszystkie istotne jednostki tworzące twoją grupę kapitałową i ten też wdrażaj rozwiązania dotyczące ładu korporacyjnego zawarte w dobrych praktykach spółek notowanych na GPW.